Ciesielski. Mam 16 lat i od 2 lat gram na akordeonie i organach kościelnych. Moja pasja do muzyki zaczęła się wtedy, gdy mój znajomy zaczął chodzić do szkoły muzycznej i zaczął grać na organach kościelnych. Rodzice mu kupili organy i spodobało mi się to, często u niego bywałem. I jakoś mnie pociągło, żeby razem z nim coś zacząć grać. Później po pół roku dostałem się do szkoły muzycznej pierwszego stopnia PSM w Kościanie. I tak oto się zaczęło. Mój dziadek pomógł mi, kupił mi organy i od tamtego czasu zacząłem grać, uczyć się, uczęszczać do kościoła i w kościele też pogrywam. Dużo uczę się samemu, ale większość pomagają mi uczyć się w szkole muzycznej. Granie na organach różni się tym od pianina, że tam oprócz grania rękoma gra się jeszcze nogami. Trzeba dosyć dobrze manewrować stopami i umieć połączyć granie rękoma wraz ze stopami jednocześnie. Granie stopami dodaje na przykład basu i takiego jakby akcentu dźwiękom. Bardzo lubię grać pieśni kościelne i symfonię Beethovena. W przyszłości chcę kontynuować swoją pasję i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę grać w kościele jako prawdziwy organista.